przybędzie miejsc pracy w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej pod strefie Kutno. Tych miejsc pracy jeszcze na przestrzeni tego roku, według deklaracji tych inwestorów, przybędzie około 500, a więc na koniec roku 5 tysięcy około miejsc pracy w dzielnicy przemysłowej Sklęczki. Nowe miejsca pracy będą tworzone w związku z rozbudową zakładów, które już funkcjonują. Pojawią się także nowe. Niebawem uruchomione zostaną zakłady Agricola Invest, Nowa Stal czy Idea, a także duży belgijski zakład Van der Mortele, zajmujący się głównie mrożonym pieczywem. On się już będzie uruchamiał w lipcu, produkcję bagietek, natomiast później we wrześniu kajzerek, że produkcja na dobę tych kajzerek to będzie 1 000 000 sztuk. A więc ogrom, można sobie wyobrazić, że tego będzie dużo. Poza tym dwa kolejne duże zakłady, Kellogg's i Sonoco. Nową halę wybudowała również firma Hop. W najbliższym czasie rozpocznie się jej wyposażanie. Miejsca pracy przyciągają do Kutna osoby w wieku produkcyjnym. Część z nich w Kutnie już zamieszkała, bądź też planuje zamieszkać. Zaczynamy obserwować, że zaczyna przybywać osób z zewnątrz, które tutaj zaczynały pracę, szczególnie z tych kadr zarządzających, dojeżdżali do pracy, bądź byli na warunkach hotelowych, no ale ile tak można, wykupują mieszkania w spółdzielni Pionier, czy w TBS-ie, czy u prywatnych tych deweloperów i są rozsprzedawane. Ale to głównie dzięki też tym ludziom, którzy tutaj chcą ściągnąć dzieci i meldują się. No i także ten taki jakby odpływ mieszkańców już się nam zahamował. Do Kutna mają zawitać kolejni inwestorzy, jednak jak do tej pory nie podpisano jeszcze wstępnych porozumień.